Symbole słowiańskie. Kołowrót. To jeden z najpowszechniejszych odmian słowiańskiej swastyki. Gdyby nie zbrodnie nazistów, swastyka pozostawałaby zapewne jednym z najbardziej pozytywnych symboli wśród ludzkości. Hindusi, buddyści, dżinniści mają w zwyczaju traktować ją jako święty znak. Podobny stosunek do swastyki mieli dawni Słowianie. Możemy jedynie ubolewać nad tym, że jeden z najpozytywniejszych symboli na świecie został przez brutalność historii tak strasznie zdewastowany. Swastyka znaczyła w sanskrypcji tyle co źródło. Coś, co przynosi szczęście i pomyślność. W kręgach słowiańskich swastyka była też nazywana swargą, swarzycą lub swarożycą. Skojarzenia ze słowiańskim bogiem słońca, swarogiem i swarożycem nie są tutaj przypadkowe. Swastyka symbolizowała właśnie słońce i kult solarny. Prawoskrętna swastyka naśladuje kształtem ramion róg słońca, widzianego z północnej półkuli. Taki talizman mógł być symbolem bogiń i płodności. Lewoskrętne swastyki były mniej popularne i należały je raczej kojarzyć z nocą i magią. Zwyczajowo swastyka była rodzajem równoramiennego krzyża z ramionami zagiętymi pod kątem prostym. Czasem jednak kształt swastyki był nieco modyfikowany. Przykładem takiej weryfikacji jest ośmioramienny kołowrót słowiański. Ten rodzaj swastyki był szczególnie popularny wśród Słowian. Kreślono ten znak na domach, chcąc w ten sposób odstraszyć od domostwa wszelkie zło pojawiające się na świecie pod postacią demonów. Zabieg ten miał też ochronić domostwo przed niszczycielskim wpływem pogody. Ręce Boga to symbol będący zdaniem rodzimego Kościoła polskiego ideogram pojęcia Boga Najwyższego. Umiejscowiony w centrum krzyż zakończony z czterech stron palcami, grabkami, odzwierciedlać miałby tutaj jego pojęcie, zwracając dodatkowo uwagę wszechświata i równowagę jego pożądany stan natury. Towarzyszące mu swastyki wiązałyby się z interpretacją zarówno Swaroga, jak i jego syna Swarożyca, boskimi pierwiastkami sprawczymi. W rzeczywistości jednak badacze niewiele są w stanie o nim powiedzieć. Zdaniem niektórych ręce Boga niekoniecznie nie musiały być nawet symbolem słowiańskim. Symbol ten został odkryty w 1936 roku na Popielnicy podczas badań archeologicznych w Białej. Datuje się go na III-IV wiek naszej ery, zaś sama Popielnica została zakwalifikowana do kultury przeworskiej. To właśnie elementy tego symbolu zostały wykorzystane przez nazistów w ramach przeprowadzonej w latach wojennych propagandy. Czteroramienna swastyka była w tym czasie licznie reprodukowana, stając się też czasem symbolem okupowanego miasta. Sama Popielnica zaginęła wraz z wycofywaniem się wojsk niemieckich z Łodzi. Do dziś jest ona znana wyłącznie w postaci gipsowej kopii. Znak Gromowładcy. Symbolem Peruna było sześcioramienne koło bądź sześciokąt foremny. Znak ten na terenie Słowian Zachodnich powszechnie był żłobiony na belkach, powoły bądź innych punktach domostwa po to, by zabezpieczyć je przed uderzeniem pioruna i nawałnicami. Pojawiał się on też zresztą czasami w herbach, częściach garderoby, wycinankach i pisankach. Symbol ten jest obecny w wielu kulturach, przez co umownie zwykło się go nazywać ogólnym określeniem gwiazda heksapentalna. W polskiej kulturze znak ten przetrwał u górali w formie rozety podhalańskiej bądź karpackiej. Co ciekawe, pełni ona też również podobną funkcję. Ważnym elementem góralskiej architektury jest właśnie drewniany strop, na którym koniecznie należy wyryć znak rozety, po to, by zabezpieczyć domostwo przed niszczycielskim wpływem pogody. Na obszarach tych znak gromowładnego występuje również w postaci zubożonej, w formie sześcioramiennej gwiazdy wpisanej w okrąg. W niektórych interpretacjach badawczych znak ten również łączy się z powszechnym u nas kultem solarnym. Triskelion to znak złożony z trzech jednakowych elementów, nóg, spirali lub meandrów, składających się na cykliczny wzór geometryczny.
Dziś symbol ten zwykło kojarzyć się przede wszystkim z Celtami, u których mógł on oznaczać trzy żywioły – wodę, powietrze i ziemię. Można go również odbierać jako potrójny wymiar ludzkiego życia, na które składają się pierwiastki fizyczne, psychiczne i duchowe. Powszechnie interpretuje się go też dziś jako kolejny symbol kultu solarnego – wariant swastyki. Warto jednak omawiać go w odłączeniu od swastyki i jej odmian, gdyż te wiązały się przeważnie z symbolicznym znaczeniem czwórki bądź ósemki, podczas gdy Triskelion wiązał się z trójką, cyfrą, która wśród pogan miała zupełnie inną symbolikę. Lunula to metalowy wisiorek w kształcie półksiężyca noszony m.in. przez słowiańskie kobiety. Wśród dawnych Słowian lunula chętnie były noszone zarówno przez mężatki, jak i panny. Były symbolem kobiecości i płodności. Noszono je po to, by zapewnić sobie przychylność bogów i ochronę przed złym urokiem. Ich kulturowe znaczenie wiąże się z pewnością z symboliką księżyca, którego pełny cykl wyznaczał również cykl menstruacyjny u kobiet. Nazwa lunula ma związek z dawną nazwą księżyca, który między innymi wśród Słowian był określany dawniej mianem Luna. Żeńska forma nazwy naturalnej ziemskiego satelity zdaje się potwierdzać, że dla Słowian księżyc był kobietą, piękną, olśniewającą, swym blaskiem i przede wszystkim zmienną. Lunula to znak manifestacja kobiecości w pełnej krasie. Przez to nic dziwnego w tym, że symbol ten przez mężczyzn raczej nie był noszony. Znak Welesa. Weles to słowiański pan zaświatów, bóg magii i wróżbiarstwa, patron wędrowców, handlarzy i poetów, a także opiekun bydła rogatego. Przypuszcza się, że jego imię ma związek z wołami, nad którymi sprawował pieczę, a znakiem Welesa jest rogaty trójkąt, wprost odnoszący się do jednego ze sfer tego bóstwa. Symbol ten powinni nosić wszyscy ci, którzy w jakiś sposób czują się podlegli Welesowi. Znak ten szczególnie spodobałby się osobom z artystycznymi usposobieniami emocjonalnie związanymi z magicznymi wierzeniami Słowian. Wynika to stąd, że Bóg ten m.in. był opiekunem wróżbitów, poetów i muzyków.